Siempre wszystkim. Jestem Mateusz i ze mną jest Ada. I jesteśmy podcastem na, na martwo. martwo. No i jest kolejny odcinek, który będę prowadzić ja. <laughs> Szok. No. I dzisiaj jest taki odcinek. Trochę na Prideman. Mów po polsku. Nie każdy mówi po angielsku, kto słucha A jak tego to podcastu. Mów po polsku. Miesiąc, miesiąc dumy. dumy. Trochę głupia. No wszystko po polsku brzmi głupio. <laughs> Nawet ty. No. Eee. Także no, w zeszłym roku zrobiliśmy ile, trzy, cztery. Cały miesiąc były odcinki o tematyce. Tutaj ofiary były osobami ze środowiska LGBTQ. No w tym a roku jakoś to, nie wiem, ominęło nas. Dlatego, że nikt nie słuchał w tamtym roku, więc zapraszamy do odcinków z tamtego roku, które bardzo polecam serdecznie. Polecamy serdecznie. Ale też tych historii nie ma jakoś strasznie dużo. Ja już miałam wtedy problem ze znalezieniem tylu historii, wiesz, takich, gdzie ta tematyka była właśnie taką podstawą, znaczy dlaczego... po prostu, że szczegółów jest dużo, nie? O danej sprawie, o to ci chodzi. No, przypadków nie jest mało No nie, no nie tylko chodzi o to, że no, no tak, nie o każdym Masz taki research zrobiony no. Albo nie są W mediach często nie, nie są takie historie pisane Ale no Wiecie jak to jest No, także W tym roku będzie tylko jeden I prowadzony odcinek, przez mniejszość tutaj Prowadzony przez mniejszość No Jeśli jesteście Ze środowiska LGBTQ plus. Po polsku. No, nigdy się nie gadł, nie? Po polsku plus. To możliwe, że oglądaliście taki film dokumentalny z 1990 roku pod tytułem Paryż płonie, i w nim głównie poruszany jest temat kultury balowej Nowego Jorku to nie ma polskiego To nie jest drag queens? No, ball culture to jest jakby... A. Tam są drag queens, ale tam są ogólnie mniejszości. Okay. A jeśli chodzi o osoby transpłciowe, no, seksualne... Nie przetłumaczymy tego, bo w Polsce takich rzeczy nie było. Tak, w Polsce nie... nie no, tam może jest jakiś mały taki movement, ale nie na taką skalę no. jak w Ameryce. Amarek. Jeśli oglądaliście taki serial Pose na Netflixie... A to się nie czyta? Poze? Poze? <grym> TVN style? <grym> <grym> TVN style? Jak Zawsze Hada? myślałem, że to się nazywa TVN style! <grym> to jest chyba Jaki ja Pose. Jakie Poze? A nie ma takiego S e takim tym? Mm? Jak na górze? Nie, chyba nie. Oh. Nie, paus Albo jest też takie, jest taki show, taki program na HBO. Nazywa się Legendary. I tam jest to głównie jakby celebrowany ball culture. Że są tam te domy i w ogóle. Kultura piłkowa? Tak. O smaczych kulech tam rozmawiasz z Dragon Ballem. No, ale jak, i jak wiecie, to wiecie o co chodzi, wiecie, voguing, nie wiem co tam jeszcze robią. Serving face. Jak to do polski przetłumaczyć? Obserwowanie no, twarzy na talerzu. Twarzy. Jakieś tam, wiecie, kostiumy, lip-sync. Don't be jealous of my boogie. Don't be jealous of my boogie. Realness. no taki nie, a my to już wypuścimy po prajdzie. Tak, wypuścimy to Nie po możemy prajdzie. powiedzieć, że spotkajmy się na Prajdzie z fanami. O nie. Bo to już puścimy po Prajdzie. Może spotkamy kogoś, kto nas Może zna. Spotkamy. Może spotkamy. było wyobrażasz sobie? Wyobraź to sobie, że idziesz i ktoś cię zaczepia, że. O, ja cię znam, bo. Raz kiedyś ktoś mnie tak zaczepił na ulicy, ktoś, kto mnie znał, i odpchnąłem tą osobę. <laughs> A to był mój kolega! <laughs> Ja bo zawsze... myślałam, że ktoś chce mnie okraść, bo tak zawsze jest na rynku w Krakowie, że tam cię... Że Życie jeszcze... kradną. Tak. Nie, kradną cię. Kradną cię, tak. Chcą <śla> cię okraść. Życie kradną. Myślę, <śla> <śla> że się dobrze zaczyna ten odcinek w ogóle. Jestem nie Ale... zaczęliśmy mówić o czym? <śla> tak. No. no. A, no. no więc więc no. wiecie, nie zaczepiajcie mnie na ulicy. <śla> bo dostaniecie w pierdolę. No. Ja mam taki zwyczaj, że jak ktoś idzie się uśmiecha do mnie i tam mówi cześć, to nawet jak nie znam, to ja sobie to udaję, że ją znam i też tam mówię cześć i się witam. A ja robię taką minę jak teraz. <laughs> Takiego kota srającego na pustyni. Tak. tak? Takie skupienie. Mhm. <laughs> Balast schodzi. <U> <laughs> Dobra, no to więc o takich rzeczach e, tam się mówi, ale e, w tym sensie, no. To by chyba wystarczyło pola oglądać. No nie wiem, bo w, w Drag Race to jest wszystko takie, nie wiem, jak to nazwać? Nie wiem. Sztuczne. Przykoloryzowane. O, właśnie, tak. Tam ogólnie w dokumencie też poruszane były tematy rasizmu, homofobii, transfobii, dyskryminacji takiej, no, klasowej, no, takie... um, o AIDS. Tematy na czasie. I o tym, że choroba ta była też używana jako obelga, nie? Wiecie, takie teksty, że jesteś gejem, no to pewnie kurwa będziesz miał AIDS, no i już. I tam jeszcze był poruszany taki temat, że dużo drag queen i osób transpłciowych do przetrwania muszą pracować jako pracownice seksualne. Także takie, takie tam sytuacje są. I jedną z bohaterek tego filmu była Drag Queen. Dorian Kori. Ona jest jedną z osób, które przyczyniły się do spopularyzowania konceptu tak zwanego shadow. No, jak to przetłumaczysz? Cieniowanie. Cień? Tak. <laughs> ten, jak, dudu, jak mięty drapował ostry cień mgły. Tam? <laughs> w, no, ogólnie ten koncept tego shadow w popkulturze, nie tylko queerowej w sumie. W dokumencie Kori tam rzuca jakimiś one-linerami. Jakieś, wiecie, center posty i, i to się nazywa czytaniem kogoś. Reading, czyli taka podstawa sztuki obrazy drugiej osoby. Okay. Sztuka rzucenia obelg, I guess. No i tutaj cytat, jakby ona mówiła, że shade nie polega na powiedzeniu komuś wprost, że jest brzydki, tylko polega na tym, że odbiorca wie, że jest brzydki i nie musisz tego mówić tej osobie to jest praktycznie direct quote z tego Boże. no ogólnie Dorian była taką e, narratorką tego dokumentu widzimy ją jak się tym wiesz ubiera i robi sobie makijaż e, i w trakcie tego wszystkiego komentuje opowiada o boy culture i w ogóle o, no, o jakiejś o tam wiesz no, o piłce opowiada soker te sprawy Niestety Dorian nigdy nie dowiedziała się o tym, jak wielki miała wpływ na życie ludzi ze środowiska LGBTQ, bo zaledwie trzy lata później, 29 sierpnia 1993 roku, zmarła przez AIDS i powikłania towarzyszące tej chorobie. Przed śmiercią zajmowała się nią przyjaciółka, również drag queen e, Louise Taylor. Dorian jej i kilku innym znajomym w spadku oddała swoje rzeczy. Kazała im wziąć to, co im się podoba, a resztę sprzedać oddać potrzebującym. Więc jednego dnia Lois zaprowadziła potencjalnych klientów do mieszkania swojej przyjaciółki. Kilku odziwo, heteroseksualnych facetów. Chciały sobie znaleźć jakieś ciuchy na bal Halloweenowy. Mhm no no bo ogólnie Kali była taką e, mega znaną szwaczką mhm. była po prostu świetna w tym i kiedyś uszała taką złotą pelerynę i ponad zakrywała cały wiesz parkiet nie i tak się wow. tak, takie wiesz Nie shit tak niewidkę zrobiła no. mhm. to Rowling powinna założyć swoją i się nie pokazywać więc tak jak jakby ona napisała Harry'ego Pottera tak, także wchodzi sobie Lois Luis razem z heterochłopami do mieszkania zmarłej przyjaciółki i prowadzi ich do małej garderoby. Takie, no, to jest chyba nie takie no to się nazywa walk in closet. No to w, w Ameryce to jest bardzo popularne. Moja ciotka w każdym pokoju ma takie closet. To jest taki mały pokój, nie? Gdzie no, masz ubrania? to chyba wysoko. można to nazwać garderobą, nie? No bo no, no po polsku. Tak, no. No to nie jest szafa nie bo to nie, nie, nie to wchodzisz szafa, do szafy to jest pomieszczenie mała garderoba tak no. No. szukali sobie e, tych strojów na imprezę i szukali i nic znaleźć nie, dla siebie nie mogli no nie. ale uwaga ich przykład torba 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 taka torba e, na ubrania ale nie mhm. taka wiesz taka wie, walizka, czy coś takiego tylko bardziej taka jak się że wieszak wieszek się wiesza i jest takie na jeden ciuch. Nie wiem, jak to nazwać. Takie, żebyś samą troskę na przykład. Tam. No, taki pokrowiec. O, no. taki pokrowiec zielony, <laughs> bo ja nie mogłem znaleźć słowa. I ten pokrowiec był tak wypełniony po brzegi, nie? Hmm, jakaś pewnie dziecka próbowali... tam jest. Tak, próbowali ją podnieść, ale była strasznie ciężka, ta torba. Taylor pomyślała sobie, że pewnie jakaś tam właśnie dojebana kieca jest, nie? Cała jakaś obstroszona kamieniami, no bo to jest takie, no drag queen, tak? No to wszędzie jakieś kamyki świecące. Świecidełka. świecidełka. Jakby no pretty hurts, trzeba nosić ciężkie rzeczy na sobie. Fuck <grym>, this! <grym, grym>, a no i ogólnie Cori miała taką jedną e, suknię, bo ona była zainspirowana Marią Antoniną i dosłownie miała przy sobie taką doczepioną gilotynę. Taką ciężką, wiesz. Nice. <taka> dojebaną gilotynę, nie? Także, no i ciuchy mogły trochę ważyć. A torby była tak ciężka, że nie mogli jej nawet obrócić, żeby dostać się do suwaka, który tam był po drugiej stronie. Więc też kilku heterofacetów, nie? I... To jak ona tam włożyła tą suknię? To w suknie? Mhm. Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No i Taylor sięgnęła po nożyczki i dała je jednemu z gości, co by ten otworzył siłą tę tajemniczą torbę. Tak też zrobił ten gość. Wraz z pierwszym cięciem po pomieszczeniu rozniósł się cudny smród rozkładającego się ciała. Więc oni od razu spierdolili stamtąd. I zadzwonili po policję. W ogóle tam e, Taylor, pierwsze co no, bo była to osoba czarnoskóra, drag queen, nie. To Nie, pierwsze co ona tam się tłumaczyła, że w życiu by kurwa nie podniosła tego w ogóle, że to nie ma szans, żeby tam. Ona, takie są tam moje ociski palców, bo dosłownie przed no. chwilą tam byłam, ale to nie ja, nie. I to były no. też takie czasy, że w sumie, jakby policji się nie chciała, to by pierdolnęli to pewnie w nią i koniec, mm -hmm. nie ale całe szczęście tak, tak się nie stało. No i w środku tej torby było ciało. Ale czekaj, jak oni nie czuli tego wcześniej? Od kiedy to rozkład nie przechodzi przez materiał? No nie było czuć, nie wiem. Może wiesz, było to jakoś dużo świeczek czy kadzideł wszystkiego. W ogóle w Pols, wszystko. W Pałs jest taki odcinek i on porusza identyczną historię, tylko tam jest walizka taka, nie torba na ubrania. I Też mi się to wydaje. I to jest dziwne. inspirowane. E, właśnie Naginane tą to jest jakieś takie, chyba od razu by było czuć. Nie wiem, ale to było ciało takie częściowo zmumifikowane Mężczyzny. Na sobie miał tylko niebiesko-białe bokserki, a w jego głowie znaleziono pocisk. Został postrzelony w tył głowy. Ogólnie w ogóle był on pokryty proszkiem do pieczenia. No, dlatego był dobrze zakonserwowany. I dlaczego, nie no, dlatego właśnie nie było czuć tak zapachu. Proszek do pieczenia zabija tak trochę zapach. Ale nadal byłby no dziwny był zapach, nie? oprócz tego, no. Nie wiem co Ci powiedzieć, nie było mnie tam, nie wąchałem. No, pff, na szczęście. <laughs> A jego cała w części już też no, rozłożone było w kolorze żółto-fialetowym. Pośniaczony. Mi się wydarzy, że to już jest z, z rozkładu. Plany i w, bo to tam się dzieje, wiesz, ten, jak to się nazywa po polsku, ten slipecz, że skóra schodzi z ciebie, wiesz, jakbyś rękawiczkę zdejmowała. No, rozkładasz jak? się, nie. I w torbie znaleziono też takie dzędzelki? Takie dzędzelki, co są w puszkach do otwarcia? A, no. Nie, jak to się nazywa Kurde, nie wiem. No i. <laughs> ale to były jakieś takie stare te dzędzelki. I one nie były używane od lat 70. Mhm. Więc na tej podstawie policja przypuszczała, że jego ciało mogło tam leżeć tak 15-25 lat. Ale mi się wydaje, że to coś jest, że nie. No ale to nie za. Jakby... Ciężko to, być to ustalić, śmieci. jeżeli ciało jest częściowo zmumifikowane. No. Albo wiesz, że po prostu. No może 2000 lat tam po prostu był. Może wiesz, że po prostu te. Najpierw tam były te dzincelki, a potem ciało Nie. było. W, no, takie trochę głupie. No, według mnie głupie to jest Nie. trochę. <słuch> <słuch> Raul e, fig, Figuera z zawodu przedsiębiorca pogrzebowy był kryminalistycznym specjalistą w tej sprawie. I co? No, rozpoczęło się dochodzenie w sprawie morderstwa, no bo miał, miał no. tę kulkę w głowie. A może sam się zastrzelił? Kto wie, nikt nie wie tak naprawdę, co się stało. Zaczyna w tył głowę? Właśnie sobie przykładasz, tak? Pistolet wyimaginowany do tyłu głowy. Tak, o. Pierwszym krokiem były, były próby identyfikacji ciała. Wiadomo, mix. Więc co zrobili? Odcięli mu wszystkie palce. Co? <laughs> Odcięli mu wszystkie dziesięć palców. Który to rok był? 93. <laughs> Mm -hmm. Nowy Jork, tak? Tak, Nowy Jork, 93 rok. Mm -hmm. Odcięli mu wszystkie palce. Okay. Każdy odcięty na wysokości drugiego stawu. Mm. I Raul w jakiś tajemniczy sposób przez 7 dni utwardzał te palce celem mm. uzyskania odcisków. I on nigdy nie powiedział, jaki to był sposób. Okay. To jest jego tajemnica i koniec do grobu to zabierze ze sobą. Ale wiesz, no ja na przykład, jak y, na, na to mi się uczyłam, o takim y, naukowcu, który też nie przekazał sposobu, jak y, on praktycznie mumifikował ciała i, mhm. i też nie, nie powiedział ludziom. Ja dlaczego nie, co, nie chcę było. tego powiedzieć? Duma. Coś dziwnego musieli robić. Pewnie tak. I udało mu się odzyskać wszystkie 10 odcisków także dobry sposób. Ale nie były to oczywiście idealne odciski, no bo on już tam leżał. Oni tam mówią, że to 10 lat, 15, 25, nie? No. I częściowo się też rozkładało w tej torbie, jakby bez do, dostępu do powietrza to ciało, więc ono tak naprawdę to było coś takiego, że on pływał sam w sobie. No. <laughs> Trochę jak w czystej krwi, jak się wampiry zabije, to one właśnie się zmieniają w płyn. Całe ciało się zmieniło w płyn. Tak sobie trochę to no wyobrażam. Gdzie też? Pomimo tego, zidentyfikowano ciało e, i był to Robert Bobby Worley, który, tutaj taka jego krótka historia, okay. w 1963 roku został aresztowany za atak i gwałt na kobiecie i spędził trzy lata w więzieniu. Później mieszkał ze swoim bratem. E, zmienił swoje imię na Bobby Wells i pożerał go. Alkoholizm. Miał też syna, którego opuścił. Podobno zakochał się w swojej sąsiadce, ale ona nie odwzajemniała jego uczuć, więc ten w odwecie pobił jej siedmioletniego syna. Wiadomo, no. Kobieta groziła mu wezwaniem policji, więc ten, co zrobił, no spierdalił chłop. Nie spierdalił. Pobił ją. No. A jakie rozwiązania. Ona już za bardzo się wczuła w jego rolę chyba. No pobił ją. No próbuję tutaj myśleć jak on, nie? No. Skoro nie miał problemu z pobiciem dziecka, no to z kobietą by miał problem? No. No. no Niedaleko nie. pada jabłko od jabłoni, nie? Ale no cóż, to już było. I nie wróci więcej. Nie. Co za piosenka? Była taka, nie? Ale to już było. I nie wróci więcej. Głupie Kto to śpiewał? Nie wiem, nie wiem, kto to śpiewał. E, Napiszcie w komentarzach. Dobra, nieważne. Ważniejszym na ten moment pytaniem dla nas jest, co się z nim stało. I dlaczego był mumią w szafie Dorian. Ludzie przypuszczali, że byli oni w związku. I Dorian musiała się bronić przed nim. Albo Robert przyszedł okreść. No, Bo sama nie mieszkała w zbyt bezpiecznej dzielnicy. Zresztą nowy Jork to w ogóle mi się wydaje, że jest niebezpieczne. <grym> <grym> nie, no bo no. mi się wydaje, że to tam na rogu po prostu każdy możesz. Tak. I znów, no co, musiała się bronić, tak? Ale no, nie wiem, no bo on był w bokstarkach. By w bokstarkach go... ją napadł. <grym> no, jaki kradziej i kradnie bez ubrań na sobie? I w tył głowy by dostał. Hmm. Tutaj jakby uciekał. Nie wiadomo. Ogólnie Kori miała broń. To jest potwierdzone. I te kule pasowały do tej znalezionej w głowie. Donata. Co to za zagadka? Dwie kulki i armatka. Aha. E, inną teorią było to, że Dorian e, chroniła mordercę. I dlatego trzymała ciało mężczyznę. z niby. Nie wiem. O Boże, ja dla siebie nie, nigdy dla nie przytrzymywała. Dla mnie byś nie przytrzymała ciała? N -n -n. Ja pierwszy, kurwa, na policję poszedł, tego się jakieś ciało No przyniosła. raczej. A ty, chuchra, jesteś nikogo byś nie przyniosła. No ty ty, tutaj nie no. Gdy rodzina Bobiego usłyszała, że znaleziono jego ciało, to oni byli jak, Ech. Zdarza whatever. się. Whatever. Whatever, dosłownie w jakimś randomowym cmentarzu, gdzie tanie jego pochowali. I, to po co szukają mordercy, jak nikomu nie zależy? <laughs> nie wiem. Jego brat udzielił też kilku wywiadów. Fej musi się zgadzać. No, w których mówił, że ten miał związek z transseksualną kobietą. Co? Aha. Podobno Bobby. Najebany, przepraszam, pod wpływem alkoholu. Zadżumiony. Zadżumiony. Co to znaczy? To nie brzmi dobrze. Moja mama tak mówi. Zadżumiony. Pod wpływem alkoholu. Ok. Zadzwonił kiedyś do niego, do brata, omyłkowo i tam właśnie wzdychał do kochanej. Jezu. I, naz I nazwał ją jak? Dorian. Dorian. Mhm. Gdy zapytano go, czy mógł używać przemocy w stosunku do partnerki, oczywiście odpowiedział, że tak. Tak. Portier, który pracował w bloku Dorian, też potwierdzał, że oni byli razem w związku i często słyszał, jak się kłócą. O nie. Mm -hmm. Louis Taylor mówiła, że Cory napisała historię. Taką krótką, o dwóch kochankach. Jeden z nich chciał, aby ten drugi przeszedł operację zmiany płci, ale ten nie chciał się jej poddać i doszło do morderstwa. Także, może to jakaś forma zeznania, nie wiem. Ogólnie Dorian była opisywana jako kochająca, dbająca o innych osoba. Z ale którą czy to była osoba, nie można zadzierać. Która się identyfikowała jako osoba transseksualna, transpłciowa? Zaczyna no ona używać, była jako she-her, nie? Że ona, mhm. więc mi się wydaje, że tak. Okay. Nie wiem, nie chcę, wiesz. No, nie y wiadomo, to nie wiadomo. No, ale wiesz, nie wolno z nią zadzierać. No, ale nie można od takiej osoby oczekiwać, że, żeby przyszła operację zmiany płci. No, sorry, no też. jest... można. Jej decyzję, nie? No, też tak myślę. Dorian podobno w swoich ostatnich chwilach powiedziała innej przyjaciółce Sali, że ma ona sekret. Wow. I jest nim to, że kogoś zabiła. Ale wtedy no była na dość mocnych lekach Majaczyła. Majaczyła. Samo ojciec niszczy po prostu ciało, bo z ma względami. Układ nerwowy całkowicie. No, neurologicznie <gry> właśnie. E, także i później też w wywiadach z Raulem, który był tam specjalistą kryminalnym, pytano, czy Dorian specjalnie jakoś tam zmumifikowała to ciało. Ciało. Boże, to ciało. <grym> to ciało. <grym> ciało. E, bo była, wiesz, nie wiem, taka ekscentryczna, nie, czy coś takiego. To ten odpowiedział, że, że wątpi w to, i ludzie po prostu zawijają ciało w to, co mają pod ręką, a potem tylko liczą na to, że w końcu zniknie z ich szafy. Tak. Kości na przykład. Na przykład. No i co? I na tym kończy się historia o mumii znalezionej w szafie drag queen. Mam nadzieję, że Wam się podobała, chociaż chyba krótki odcinek z tego wyjdzie. Ale nawet nie wiadomo, co się wydarzyło. I nie wiadomo, co się wydarzyło. I nie zostawiała żadnego listu? Było coś takiego, że mówili, że list został no. i że ona tam napisała właśnie przy tej torbie, że był jakiś taki list, ale w ogóle to jest tylko wiesz, teoria spiskowa. No. Bo policja mówi, że żadnych nie wiem, listów nie, ja, nie było. Nie jak wiem, ja, jak to bym była. Ja to ja bym napisała. Napisałabyś list? No, jakbym już była na łożu śmierci, no to co mnie tam. No, no, może śmierci też bym powiedział. Takie no, się, zabijam tyle osób. Nie? Zaczy, tyle nie? osób. <noise> znaczy nie zabijam nikogo, ale. Myślę, Jeśni. że ona y, na pewno zabiła go w obronie własnej i bała się, co z tym zrobić. Też tak mi się wydaje. To jest takie... No, to, to nie jest rzadkie zachowanie. U mnie na wsi też takie rzeczy się dzieją. <noise> <noise> na wsiach, w miastach, wszędzie, wszędzie się dzieją takie rzeczy. Przemac jest wszędzie. Tak. Tylko nie u nas w mieszkaniu. Mm. Ratunku. <laughs> no na pewno. Kto ci tu pomoże? Nikt. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dobra, no. także dzięki, że nas słuchaliście. Polecamy się. Zapraszamy na nasze social media. Podcast Popraszamy. na martwo. Zapraszamy do oceniania na Spotify. Do subskrypcji na YouTubie. Do pisania komentarzy. A możecie napisać, yy, co uważacie, że... Yy, jak myślicie, co się stało? Tak, wasze teorie spiskowe. No, teorie spiskowe jakieś, albo możecie pisać w komentarzach o sprawach, które chcielibyście. E, Robimy listę. Żebyśmy poruszyli, albo bardziej, to jest tak bardziej dla mnie niż dla Ady, bo Ada to ma milionową listę wypisaną, tak. a ja tutaj nie jestem aż tak przygotowana. E, Podsuwajcie Matiemu jakieś alternatywne e, sprawy, bo. Te, no. o których mi piszecie, to ja już je mam na liście. Także a, no i wiecie co jeszcze? Bo my mamy PayPal, ja nie wiem czy wy widzieliście, ale on tam jest w opisie tak. wszystkiego, więc jakbyście chcieli to, to zapraszamy. I do usłyszenia za tydzień. Pom 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 pom. Co? <laughs> Mr. Sandman, give me okay. a dream. Pom 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 pom. Pum, 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 pum. Dobra, to pa Pa, pa Pa